serdeczne podziękowania za poświęcony czas, zaangażowanie i wsparcie sekcji piłkarskiej mężczyzn w drodze do awansu. W pierwszym i w tym sezonie naszym wspaniałym sponsorom podziękujemy gorącymi brawami. Duże zmiany mamy w swoim składzie obecnym, pięciu młodych zawodników, którzy mają przeszłość pierwszoligową, po szkoleniach w SMS Gdańsk, Szkole Mistrzostwa Sportowego, to jest między innymi Skuciński, reprezentant Polski, warto wymienić to nazwisko. Przyszli do nas nowi zawodnicy z Piotrkowianina, który ma występy, Chełmiński, który ma występy w pierwszej lidze, dwóch chłopaków z Legionowa, jeden bardzo obiecujący z Padwy Zamość, który jedyny, który nie ma, można powiedzieć, doświadczenia pierwszoligowego. Pozostali jednak są na etapie, powiedzmy, zawodników pierwszoligowych. No, największym naszym wzmocnieniem jest pozyskanie do naszego klubu, do naszej sekcji piłki ręcznej Łukasza Kandory. Wszyscy wiemy, gdzie grał. Grał ostatnio w Chrobrym Głogów. Także ma zdecydowanie najlepszą, jakby można powiedzieć, wizytówkę swojej CV jako piłkarz ręczny w naszej drużynie. A kogo zabrakło? Kto się odszedł? No, zabrakło zawodników, którzy pokończyli studia, musieli odejść, prawda, kończąc studia. Natomiast nie udało nam się porozumieć, że tak powiem, z Markiem Kubiszewskim, bramkarzem, ale powiedzmy mamy w tej chwili, w to miejsce przyszedł również zawodnik po Szkole Mistrzostwa Sportowego, bramkarz, trzeci bramkarz, także na bramce jesteśmy mocni. Michał Kieruczenko również odszedł. No i to Bartek Helman. No i chyba to wszyscy, także no, Mateusz Antola, który był do nas tylko na sezon, podpisał z nami umowę. Umowa się skończyła, tyle. Jakie zadania zarząd klubu postawił dla piłkarzy i trenera na ten sezon? Zadania są proste, można powiedzieć, utrzymanie się w pierwszej lidze, natomiast chcemy nie walczyć o utrzymanie, a chcemy zająć wyższe miejsce. Dzisiejszy mecz pokaże nam, w którym miejscu tabeli powinniśmy się znaleźć. Troszeczkę taką, żeśmy przyjęli łatkę w pierwszej połowie Beniaminka. Troszeczkę wystraszeni niektórzy wyszli na boisko. Z czystych pozycji tak naprawdę no nie trafialiśmy zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie i myślę, że to gdzieś tam zaważyło. Także no, troszkę, no szkoda. Dość długo bramkarze nic nie bronili, to też chyba było decydujące. Może i tak, może nie. Zawsze no, nie da się tak grać w meczu, że każda pozycja gdzieś tam będzie grała na 100%, tak? Czasami bramkarze nie pomogą, czasami skuteczność my, czasami gdzieś tam nasze proste błędy. No, dzisiaj akurat tak wyszło. No, bramkarzy mamy bardzo dobrych i na pewno w następnych meczach no, troszeczkę ten procent będzie większy, tak? 17-18 już było w drugiej połowie. Uwierzyliście, że może uda się dogonić? Tak, jak najbardziej. My w ogóle na ten mecz wyszliśmy po wygraną. To nie tak, że jesteśmy Beniaminkiem. My chcemy w tym sezonie nie bić się tylko utrzymanie, tylko jakieś wyższe cele. I wtedy naprawdę uwierzyliśmy, że możemy gdzieś się pociągnąć, ale szkoda tych głupich kar. Szczególnie u mnie gdzieś tam dwie kary tak naprawdę niezasłużone. Gdzieś tam u innych chłopaków też kary w ogóle z niczego tak naprawdę były. Także no, to zaważyło, bo żeśmy grali w osłabieniu przy tym właśnie stanie 18-17. No i w przewadze Przemyśl dobrze wykorzystał, no i jak się stało. No. Za tydzień idziecie po punkt.
nie tylko za tydzień, każdy mecz tak naprawdę będziemy walczyć, w szczególności chcemy u siebie. U siebie chcemy, nieważne czy przyjedzie Spadkowicz z Ekstraklasy, czy drużyna Beniaminka w pierwszej lidze, czy nieważne jaki zespół, w każdym meczu przede wszystkim u siebie będziemy chcieli wyrwać punkty. Na wyjeździe będziemy, że tak powiem, mogli, a nie musieli. Tak? Pierwszy mecz, nie udało się, ale było blisko, prawda? Czemu nie udało się? Udało się. Udało się zobaczyć chłopaków w pierwszym meczu na boisku. Bo jest taki pomysł, że nie ma doświadczoności, a widać, że chłopaki dwa razy z minus 6 do remisu zagrali. Widać, że jest potencjał, trzeba jego tylko dobrze, żeby spracował ten materiał. Początek meczu, stres chyba zjadł, trochę zdenerwowani chłopcy wyszli, bo dużo strat. No dużo takich błędów, których nie było, nie było u nas na turnieju. To jest swoja hala, pierwszy mecz w pierwszej lidze, nowa drużyna, chcieli dobrze zagrać przed kibicami. To dużo takich rzeczy, plus niedoświadczonych, dużo chłopaków młodych. Tutaj na prawo skrzydłowy narzucał troszkę bramek, młody chłopak. Po drugiej stronie było trochę gorzej, ale w tej młodzieży widzi pan potencjał duży. Ja myślę, że dzisiaj widzieli kibicy duży potencjał, bo chłopaki bardzo fajnie zagrali. Trochę kiepsko pierwszą połowę, no dla mnie druga połowa to była na ogół rewelacyjna. Z minus 6 chłopaki dociągli do remisu. Nie straszyło jednych, dwóch rzutów takich doświadczonych i dokładnych. Czyli w każdym meczu następnym będziemy widzieli coraz lepszy AZS? Tak.